Siemka wszystkim z tej strony, Szymon. Słuchajcie, sezon jest mega intensywny. Jeżeli chodzi o październik, to jest trzecia runda halowych mistrzostw Polski, druga on-roadowa. Jesteśmy w Poznaniu na międzynarodowych targach poznańskich, targi hobby, jak co roku goszczą modelarzy. Mamy spory teren, tor jest ogromny, zawodników przyjechało bardzo dużo, bo mamy ponad 90 modeli, więc jest się z kim pościgać praktycznie w każdej klasie. Jak zwykle w Poznaniu bardzo popularna jest klasa Open, dzięki staraniom lokalnych działaczy, modelarzy takich jak Mateusz Danielewski, który potrafi tutaj skrzyknąć modelarzy, żeby wystartowali na tej rundzie poznańskiej, ale też bardzo mocno wystrzelił track. To jest niesamowite, bo mamy tutaj tracka Open, tracka Pudełko i ściga się 30 zawodników, więc niesamowita frekwencja, jeżeli chodzi o tracki. Zapraszam Was na relację z drugiej rundy halowych mistrzostw Polski w Poznaniu. Okej, słuchajcie, do studia zaprosiłem Marcina Grygiela, czyli jednego z najwyższych zawodników RC w Polsce. Marcin, w zeszłym roku wygrałeś klasę Stock po fajnej walce z Pawłem Trellą. Pawła nie ma na tej rundzie, nie przyjechał, natomiast jest Arek Smyk, który wrócił do Stocka, bo w zeszłym roku porzucił Stocka na rzecz Modified, no ale chyba okazało się, że w tym Modifiedzie nie ma za dużo frajdy z jazdy. Wrócił do Stocka, jest szybki, ma dwie sekundy póki co po praktisach przewagi nad tobą. Ty jesteś trzeci, ale jeszcze pomiędzy Arkiem a tobą jest drugi Smyk, Olek, więc chyba będziesz miał batalię ze Smykami w tym sezonie. No tak, tak. Rok temu udało się wygrać. Forma była dobra, model też dobrze się prowadził. W tym roku troszeczkę gorzej. Może opony, wiadomo, kontrolowane, a tu wolante też są dobrymi oponami. Myślę, że to wyrównuje szanse jak najbardziej. No zobaczymy. No. Na tą chwilę no, jestem, można powiedzieć, te półtorej, dwie sekundy z tyłu. Przed nami kwalifikacje. No, postaram się to zmienić w modelu. Jakiś plan jest na ten model. Jakieś takie nowe ustawienia są jak najbardziej. Arek jest szybki jak najbardziej, no potwierdza, że jest szybki, no jest zawodnikiem, który no, w Polsce jednym z lepszych, myślę, że w Stocku. Jakby walczymy cały czas, no ja rok temu wygrałem, zobaczymy jak w tym roku będzie. Trzymam kciuki za walkę z Arkiem, jesteś jedyną nadzieją na pokonanie Arka tak naprawdę, więc... Zobaczymy, no. Postaram się, ale mówię, no są dni, że tak powiem super, a są dni, które no wiadomo, nie zawsze uda wygrywać. To jest to modelarstwo, no czasami jesteś szybki, a czasami no walcz z tym modelem i po prostu no tak to wygląda, nie? Marcin, dzięki. Słuchajcie, my lecimy dalej. Oglądajcie dalszą relację. Hej. Okej, słuchajcie, kolejnym gościem w studiu jest Krystian Wojtas. Krystian, startujesz w trzech klasach. W Stocku 13,5 zwoja i dwa razy traki, track pudełkowy i track open. W trakach całkiem dobrze sobie radzisz po treningach kontrolowanych. W traku open jesteś pierwszy i masz niecałą sekundę przewagi nad drugim Jarkiem Poniatowskim, a w traku pudełkowym jesteś drugi i masz sekundę straty do Arka Smyka. W Stocku natomiast jesteś? Ósmy. Jak
po tych treningach liczonych, jak się czujesz, jak twoje nastawienie na resztę zawodów? Wiesz co, no nastawienie uważam, że jest bardzo dobre, bo nie spodziewałem się takiego wyniku w Tracku Open, że będę pierwszy po tych treningach i to jeszcze no, z taką przewagą, w sumie sekunda to prawie to już jest dosyć spora przewaga, gdzie liczą się tylko trzy najlepsze kółka tak naprawdę. To dopiero kwalifikacje nam pokażą, co można jeszcze z tego wycisnąć. Track pudełkowy, no sekunda do Arka, to powiem ci, że to też chyba dobry wynik, bo na ostatnich zawodach w Łasku Arek obieszał nas o kółko, tak? Nawet i dwa. Także no jakiś tam progres jest. A w stoku, no jeszcze trochę muszę się dogadać z modelem. Tak naprawdę prawie jadę, można praktycznie powiedzieć, że jadę nim pierwszy raz na hali. Także zobaczymy, jak co dam kwalifikacje pokażą. No okej, słuchaj, trzy klasy to chyba jest nie lada wyzwanie, żeby to ogarnąć z serwisami. Serwis na torze, serwis samych modeli, setupowanie. Da się to ogarnąć, czy to już jest tak na granicy możliwości? Powiem ci, dla mnie to już jest na granicy. Już czuję, że już jest bardzo ciężko, bo tak naprawdę jadę traka pudełko, idę na serwis, jadę z stoka, idę na serwis. Po stoku tak naprawdę jedzie jedna klasa, gdzie nie jestem na serwisie, szykuję wtedy tracka open i później mam pół godziny przerwy tak naprawdę po już wszystkich jakby biegach moich, to tam jeszcze jadą chyba trzy grupy tak naprawdę i to jest moja jedyna przerwa w ciągu dnia. No okej, faktycznie brzmi i wygląda to jak spore wyzwanie. Mam nadzieję, że się nie wypompujesz za bardzo i że uda ci się dowieść te punktowane, wysoko punktowane miejsca na koniec zawodów, a szczególnie, że w stoku na pierwszej rundzie w Łasku poszło ci bardzo dobrze, stanąłeś na podium, byłeś trzeci, więc no tutaj jest troszkę inna już stawka. Przyjechali też inni zawodnicy, jest Marcin Grygiel, który bardzo dobrze jeździ, Olek Smyk sobie bardzo dobrze radzi. Zobaczymy teraz, jak będą kwalifikacje, no bo teraz to były tylko trzy kółka czasowe. Nie? Zobaczymy, czas pokaże. Tak naprawdę w Łasku no trochę przez szczęście i przez nieszczęście innych, tak? Mi się udało akurat skoczyć na to podium. Było tam trochę awarii u lepszych zawodników, ale jakoś tam dojechałem. Czysto mi się fajnie jechało. Tutaj na razie też mi się jedzie fajnie. Nie uderzam w bandy, także powoli może zaczniemy się przebijać do przodu. Okej, dzięki Krystian, trzymam kciuki. Do zobaczenia. Dzięki bardzo.